Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W poprzednim odcinku rozważaliśmy tajemnicę Eucharystii, która rozpoczyna się już wcześniej niż to wszystko, co dzieje się w Kościele. A rozpoczyna się szczególnie od wezwania Bożego, od tego, że Bóg wzywa nas, wzywa ludzi wierzących, na zgromadzenie się i wielu z ludzi odpowiada. Ci, którzy odpowiadają, idą. Idą na to zgromadzenie, przychodzą, gromadzą się, tworzą lud Boży we wnętrzu świątyni, we wnętrzu Kościoła. I kiedy lud Boży się już zgromadzi, to wówczas rozpoczyna się oficjalnie już liturgia Eucharystii. Rozpoczyna się ona od procesji, od wyjścia z zakrystii kapłana i asysty, czyli ludzi, którzy są szczególnie przeznaczeni do tego, że mają szczególne funkcje w liturgii, przewodniczą i posługują w liturgii. Rozpoczyna się więc procesja. Może ona odbyć się taką krótką drogą i zwykle tak się odbywa w dni powszednie, kiedy jest mniejsza asysta, kiedy jest mniejsza uroczystość, zwykły dzień, ale może też być taka piękna, uroczysta, dłuższą drogą, główną nawą, kiedy kapłan i asysta wchodzi pośród ludu idąc, to wtedy ta procesja na wejście ma wymiar taki symboliczny. To jest procesja, wędrówka ludu Bożego, który idzie ku Panu Bogu, ku wieczności, ku zbawieniu. Więc wychodzi kapłan z asystą. Najpierw idzie krzyż, po obu stronach krzyża świece. Następnie przed krzyżem zwykle kadzielnica. Kadzielnica, która właśnie prowadzi całą procesję. Następnie idą wszyscy posługujący, ministranci, lektorzy. Jeśli jest diakon, to niesie Księgę Ewangelii. Może nieść Księgę Ewangelii również lektor, który będzie czytał Słowo Boże. Idzie procesja. Procesja, która wychodząc z zakrystii, równocześnie inicjuje całe takie oficjalne spotkanie, całą liturgię. Rozlega się dźwięk, gra organowa albo też innego zespołu. Rozpoczyna się pieśń na wejście. Wszyscy rozpoczynają śpiew, pieśń. Wszyscy rozpoczynają pieśń zainicjowaną przez organistę, prowadzącego śpiew, prowadzącego właśnie grę, zespół muzyczny, schole czy też diakonię muzyczną. Choć z takim zaznaczeniem, że choć Kościół mówi, że to jest możliwe, że tak może być, to jednak najlepiej jest, kiedy wszyscy zgromadzeni biorą udział w tym śpiewie. Wszyscy, którzy tutaj się zebrali, którzy są pośród ludu, biorą udział w śpiewie i śpiewają. Najlepiej całym sercem, całym sobą, z duszy, z całego serca Panu Bogu śpiewają. Ten śpiew na wejście jest bardzo ważny. On nie tylko towarzyszy, powiedzmy, tej procesji i jakoś właśnie zagospodarowuje ten czas, ale on ma bardzo ważną funkcję. To jest pierwsza modlitwa zgromadzonego ludu, a więc modlitwa całego Kościoła zgromadzonego, który śpiewa ku Panu Bogu, jednoczy się w tej modlitwie i tworzy właśnie tak, można powiedzieć, całym sercem zgromadzenie Pana. Wszyscy śpiewają. Oczywiście ważne jest to, że zespół muzyczny, czy schola, czy też diakonia muzyczna, czy też organista, który prowadzi śpiew, nie jest człowiekiem, który powinien śpiewać solo, który powinien, powiedzmy, występować, starać się zaakcentować swoją osobę. Nie, jest osobą tylko prowadzącą. Również zespół jest tym, który prowadzi ten śpiew. Natomiast tutaj wszyscy zgromadzeni, wszyscy, którzy przyszli na uwielbienie Pana Boga, to oni przede wszystkim śpiewają całym sobą, całym sercem. Ten śpiew ma więc zjednoczyć wszystkich, być takim pierwszym, taką uwerturą, można powiedzieć,
do tego, co ma się dokonać, do tego uwielbienia Pana Boga. Rozlega się więc ten śpiew, który jest uwielbieniem naszego Pana. I jednocześnie ten śpiew ma też przygotować wszystkich do tego, co się wydarzy. Mianowicie każdy dzień ma swój charakter, każda uroczystość, każda niedziela. I śpiew ten na wejście ma wprowadzić wszystkich w tę modlitwę. Również w to, co się ma wydarzyć. Czy to jest Wielki Post, czy okres wielkanocny, ma przygotować właśnie charakter tego święta, to, co się w nim wydarzy. Śpiew. Więc pierwszy nasz akt, jeśli przyszliśmy na mszę świętą, to przede wszystkim przyszliśmy po to, żeby śpiewać dla Pana. Nie wystarczy więc i nie wypada nawet milczeć, czy śpiewać sobie tak od niechcenia, półgębkiem. Śpiewamy całym sercem, tak jak potrafimy. To jest nasza modlitwa, to jest nasze zaangażowanie. Po to przyszliśmy tutaj. Przyszliśmy przede wszystkim dla Pana, jesteśmy ludem Pana i dlatego też śpiewamy całym sercem. A mówimy i przypominamy, że diakonia muzyczna, czy zespół, czy schola, czy też organista są tymi, którzy prowadzą ten śpiew. Śpiew, który jest właśnie na chwałę Bożą. Lud Boży śpiewa, procesja przemieszcza się przez Kościół, przez główną nawę też i podchodzi do ołtarza. W tej procesji idą ludzie ubrani w szczególne szaty, przede wszystkim na biało, alby. Ksiądz ma też specjalny strój, białą albę, ornat. Wszyscy ubrani. To nie znaczy, że są to ludzie, którzy mają, powiedzmy, jakąś szczególną świętość. Oni są wybrani do posługi. Są zwyczajnymi ludźmi. Również kapłan, który jest z ludu wzięty i dla ludu postawiony. Ważne jest to, że w tym momencie, kiedy wchodzi też asysta, wchodzi też kapłan, ja jako uczestnik tutaj tej liturgii mam taką wewnętrzną postawę, powinienem ją mieć, żeby w tym kapłanie przywitać Chrystusa. Bo on rzeczywiście, ten kapłan, jest zwykłym człowiekiem, to prawda. Ale w liturgii szczególnie, jest przedstawicielem samego Chrystusa, samego Boga. I wobec Boga jest przedstawicielem ludu Bożego, a wobec ludu Bożego jest przedstawicielem Boga. Dlatego też, choćby był zwykłym człowiekiem, choćby miał jakieś ludzkie wady, ludzkie słabości, to ja jako uczestnik liturgii w sercu chcę przywitać w nim samego Chrystusa. To jest też ważne, że oprócz tego śpiewu, ja jako uczestnik liturgii przyszedłem tutaj dla Boga i chcę w tej procesji, w tym wejściu kapłana i asysty zobaczyć samego Pana, który wchodzi do nas, do naszego zgromadzenia oficjalnie. On już jest tutaj, kiedy gromadzi się lud Boży, jest pośród ludu Bożego, ale on też wchodzi w znaku kapłana. Dlatego też dobrze jest, kiedy sercem przywitam mojego Pana, Chrystusa, właśnie w osobie tego księdza. Choćbym miał nawet coś osobiście do niego, choćbym go nawet nieszczególnie lubił, ale jeżeli on pełni funkcję liturgiczną, to jest przedstawicielem Boga. I w tym momencie w mojej duszy witam mojego Pana, w tej właśnie jego osobie. Kapłan im jest skromniejszy, im jest bardziej pokorny, tym lepiej. I dlatego też właśnie powinien mieć świadomość tego, że jest tylko zwyczajnym człowiekiem, a Bóg mu go podniósł do tej roli zaszczytnej. I im pokorniejszy kapłan, im bardziej świadomy, że tak naprawdę jest nikim, tylko Bóg jest tym, który w liturgii wszystko prowadzi. Chrystus jest głową przez wielkie G. On jest tą głową, która jest prawdziwym przewodniczącym liturgii. Kapłan jest znakiem samego Chrystusa i w jego imieniu spełnia pewne czynności, te również najważniejsze.
Tak więc jest to ważne właśnie, że uczestnicząc w liturgii, po pierwsze śpiewam dla Pana, bo chcę razem z ludem zaznaczyć, że ja przyszedłem tu dla Niego, że śpiew jest też wyrazem radości, jest wyrazem pragnienia oddania czci Panu Bogu i jednocześnie jest wyrazem mojej modlitwy i mojej służby dla Pana, mojej dyspozycyjności. Procesja podchodzi do ołtarza, więc podchodzi do ołtarza, który jest centrum wydarzenia liturgicznego. Ołtarz jest tym centrum, jest tym miejscem, na którym dokonuje się Najświętsza Ofiara. Więc dlatego też ołtarzowi należy się specjalna cześć. Kapłan i wszyscy posługujący wykonują przed ołtarzem głęboki ukłon, bo ołtarz oznacza i symbolizuje Chrystusa, samego Pana. Dlatego ta cześć należy się. Właśnie ołtarz jest utożsamiany w liturgii z krzyżem naszego Pana. Jest utożsamiany też z Chrystusem zmartwychwstałym, który jest obecny pośród swojego ludu. Dlatego ten głęboki pokłon i kapłan podchodzi i całuje ołtarz. To też jest właśnie gest, następny gest, który symbolizuje wielką cześć dla ołtarza i dla Chrystusa przede wszystkim. Można w uroczystej liturgii też okadzić ołtarz, czyli kapłan, który jest przewodniczącym tej liturgii, on jest tym, który bierze kadzielnicę i dokonuje się okadzenie ołtarza. Okadzenie ołtarza jest też symbolem przede wszystkim tej czci dla Chrystusa, bo on, przypomnijmy, właśnie jest obecny, jest ołtarz symbolem samego Chrystusa, a jednocześnie ten dym kadzideł, jak również jej woń kadzideł, jest symbolem naszej modlitwy, naszego pragnienia uwielbienia Pana Boga. I też właśnie w tym momencie, kiedy kapłan całuje ołtarz, kiedy kłania się przed ołtarzem, my też powinniśmy w sercu przynajmniej razem z nim pokłonić się Chrystusowi. To jest gest właśnie, tak dobrze uczestniczymy w liturgii, kiedy właśnie razem wykonujemy w sercu ten gest. Kłaniamy się, oddajemy cześć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. W rycie zairskim, takim afrykańskim, właśnie razem z kapłanem, wszyscy uczestnicy liturgii też kłaniają się, wykonują takie podobne gesty, wszyscy. My nie mamy tego w liturgii, ale w sercu powinniśmy to wykonać. I zwłaszcza, kiedy jest okadzenie ołtarza, też dołączyć się do tej chwały, która unosi się ku Panu Bogu. Kiedy dokona się właśnie to oddanie tej czci ołtarzowi przez pokłon głęboki, przez ucałowanie ołtarza, poprzez okadzenie go, kapłan podchodzi też na miejsce przewodniczenia. Przypomnijmy, że właśnie to jest właśnie to, że kapłan powinien mieć świadomość tej głębokiej pokory. On jest znakiem. Im bardziej będzie kapłan pokorny i świadomy tego, że jest tylko narzędziem, tym bardziej Pan Bóg może przez niego działać. Im bardziej jest świadom tego, że jest właściwie nikim, a jest tylko tutaj postawiony jako znak, tym lepiej. Tym nie będzie przesłaniał też Pana Boga. Drodzy, opowiem wam, jak w naszym kościele powstał ten krzyż, który jest wielki w naszym kościele. Był to rok 1999, może 2000, kiedy skończyliśmy budowę wieży tego kościoła i należało się zabrać za wnętrze kościoła. Nie było tu jeszcze nic, było całkowicie pusto, gołe ściany, beton, cegły, niezbyt czyste. Więc trzeba było się zabrać za wnętrze kościoła. Kiedyś przejeżdżałem gdzieś tam trasą i wstąpiłem do pewnego kościoła. Był to piękny kościół, miał piękną architekturę.
wstąpiłem na modlitwę. Była akurat msza święta. Msza święta, klęknąłem sobie gdzieś tam z tyłu, incognito. I wyszedł kapłan, ksiądz, który, powiedzmy sobie, niezbyt sobie radził z tym przewodniczeniem mszy świętej. Tak się wydawało, że mógłby to robić lepiej, tak po ludzku. Ale architektura wnętrza była piękna. Ludzie w tym kościele widziałem, że się modlili. I pomyślałem sobie, jak ważne jest wnętrze kościoła, jak ważne jest to, że ci ludzie, modląc się w takim wnętrzu, jednak modlą się, niezależnie od tego, jak ten kapłan przewodniczy tej mszy świętej. I pomyślałem sobie właśnie w tamtym kościele, że u nas w kościele musi być właśnie tak, żeby kapłan był mały, żeby stając na miejscu przewodniczenia był tak malutki przy Chrystusie, żeby go prawie nie było widać, albo było przynajmniej widać, że Chrystus zdecydowanie góruje nad nim. Dlatego też właśnie ten krzyż zrobiliśmy tak wielki. Tam w tym kościele to się dokonało, tam zapadła ta decyzja, że krzyż ma być tak wielki, żeby kapłan choćby miał 2 metry, jeśli stanie pod tym krzyżem, żeby właściwie był bardzo mały przy Chrystusie. Kapłan podchodzi do miejsca przewodniczenia, do krzesła, katedry, jak ją nazywamy, i za chwilę rozpocznie mszę świętą. My zaś kończymy śpiew na wejście, nasze uwielbienie, nasze zjednoczenie w modlitwie, naszą pieśń radości ku czci Pana. Oprócz tego razem sercem przywitaliśmy w kapłanie Chrystusa, w tej asyście, która wchodzi. W tych wszystkich ubranych w białe szaty, których biel oznacza, że są przeznaczeni do rzeczy świętych. I jednocześnie pokłoniliśmy się ołtarzowi razem z kapłanem. Ucałowaliśmy Chrystusa, kiedy kapłan ucałował ołtarz. Kiedy go okadził, to również naszym sercem, naszą modlitwą towarzyszyliśmy uwielbieniu Chrystusa i proszeniu, żeby On sam nam przewodniczył. I kiedy kapłan podchodzi do miejsca przewodniczenia, my jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć już znakiem krzyża liturgię Eucharystii. Za chwilę kapłan wypowie te słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ale o tym będzie w następnym odcinku. Z Bogiem.